wiesz. Tak, tak. Nie, ja tu już powiedziałem i teraz. Tak, tak. Tak. Rozumiem. Dobra. Co? Co jest? No. Dlaczego? Nie, jeszcze nie chodzi. Aha. No ale muszę tego. Dobra, zaraz, bo tu jeszcze jest jeden komentator, którego muszę. Dobra, dobra. Ja Jurek czuwam, jakby była jakaś akcja, to słaby mecz. Dobra. Dobra. No to ja tam jadę. Dobra, jedziemy. To zdejmij pan wysoki ten ton. Rzut rożny dla Manchester City. Pierwsze sekundy drugiej części meczu. Lewa strona, Silkman. Faulowany. Któryś z zawodników warszawskich i rozpocznie od bramki. No ja wiem o tym, no ale przecież nie mógł Dejna być faulowany i rzut wolny jest dla Legii, stary. Przecież to już na tym to ja się trochę znam. Rozumiesz? A no ta. No to zaraz to powiem, kolego. Tylko zaczniemy tę relację na serio. Legia rozpoczyna teraz środkiem pola, ładna akcja, przerzut na prawo do Barana, Baran blisko narożnik pola karnego, w pełnej szybkości teraz Kusto, świetna, znakomita obrona Joe Corrigana, piękna akcja warszawskiej Legii. No, takich akcji chcielibyśmy widzieć więcej w tej drugiej części spotkania. Dalej Legia, dalej wysokość pola karnego, Marek Kusto. Znów dośrodkowanie, Krzysztof Adamczyk, teraz Milewski o mały włos nie dopadł piłki, a już przed nim tylko był Joe Corrigan. Paweł Janas, środek boiska. Znów przerzut nagły na prawą stronę. I piłka poza boiskiem. To jest wszystko do montażu, a teraz już tak moglibyście mi właściwie wrzucić obraz, bo ja Podwłodarskiego to nie mogę komentować. To tak na wszelki wypadek. A, no, no, no. A to z czego ja mam komentować? Ja wiem, co ty pokazujesz. Mówisz, Dejne pokazujesz. Przecież ja nie jestem cudotwórca, żeby wiedzieć, co ty mi pokazujesz. Jak mi Włodarskiego pokazujesz. No dobrze. Tamta akcja może być do montażu. Tylko powiedz mi, kiedy oni tam kończą, żebym wiedział, kiedy wejdę. Dobra. Milewski. Legia w środku pola. Sikorski. Manchester City, jedna z nielicznych akcji, zagranie, pole karne, strzał Sobieski, świetnie, Robinson obok, daleko obok. A więc dwie piękne akcje na początek spotkania, dobra akcja Legii, no i doskonała odpowiedź Manchesteru City. Można powiedzieć, że to była najładniejsza akcja drużyny gości. I w pierwszej, i w drugiej połowie.
Janas. Foucher. Legia, blisko pole karne. Adamczyk. Tumiński. Kusto. Sikorski. Corrigan. Znów z środka rozpoczyna Legia. Milewski. Adam Topolski. Tumiński. Do pola karnego niedaleko. Piłkarz Manchesteru dalej. Rzut wolny dla Manchesteru. Witam Państwa bardzo serdecznie. 6 minut gry upłynęło w drugiej połowie meczu na pożegnanie Kazimierza Dejny. Legia Manchester City, nadal wynik 1-0 i przypomnę, bramkę w pierwszej połowie strzelił grający w barwach Legii po raz ostatni Kazimierz Dejna. Znakomita akcja, piękny rajd lewą stroną, wejście w pole karne i z bardzo ostrego kąta Kazimierz Dejna umieścił piłkę w bramce Joe Corrigana, bramkarza drużyny Manchester City, drużyny, w której barwach teraz występuje Kazimierz Dejna, oznaczony numerem 10. Oto właśnie Kazimierz Dejna w otoczeniu swych nowych kolegów. Pragnę przypomnieć, że rozpoczął w ubiegłym sezonie, w tym roku 2 mecze w Ekstraklasie. Potem jednak mimo wszystko, o czym trzeba powiedzieć, konflikt z Malcolmem Alisonem, trenerem Manchester City, i Kazimierz Dejna od 5 meczów ligowych nie gra. No ale proszę Państwa, wielkie święto dla tego piłkarza, informacja dla kibiców, sympatyków futbolu, którzy w tej chwili znaleźli się w domach i oglądają 35 minut ostatnie gry tego pożegnalnego spotkania. Przed meczem odbyła się piękna uroczystość. Delegacje wielu klubów ligowych, starzy działacze, byli reprezentanci, a więc zawodnicy, którzy występowali na boisku razem z Kazimierzem Dejną, a grał długo. 102 mecze w reprezentacji, 12 lat w Legii, 497 spotkań w drużynie CWKS Legia. Legia w ataku, Adamczyk, zagranie na prawą stronę, nie było nikogo, nadal 1-0. Pragnę przypomnieć również, że pierwszym trenerem Kazimierza Dejny był Henryk Piotrkowski we Włókniarzu Starogard. Pragnę jeszcze dodać, że Kazimierz Dejna w reprezentacji strzelił 45 bramek, był na 2 olimpiadach, 2 mistrzostwach świata. Oto on. No i oczywiście od początku spotkania Kaziu, Kaziu, 100 lat i tak dalej, na cześć znakomitego piłkarza, który, można powiedzieć, kończy dziś karierę na stadionach krajowych. Oczywiście o dalszych planach Kazimierza Dejny nie możemy mówić. Postaramy się po spotkaniu przeprowadzić z nim rozmowę do wieczornego naszego programu Studia Sport, ale na razie obserwujmy grę. 5 minut minęło w drugiej części meczu. Legia Manchester City, nadal przewaga Legii, z lewej strony Sikorski, młody piłkarz, który ostatnio sławił się z doskonałymi występami i świetną skutecznością. Pragnę przypomnieć, że w ostatnim meczu warszawskiej Legii, wygranym na stadionie w Bydgoszczy, właśnie Witold Sikorski uzyskał 2 bramki. Zmienia się więc wiele w drużynie CWKS-u. Legia, zmienił się trener, w tej chwili drużynę prowadzi były zawodnik tego klubu i reprezentant Polski Lucjan Brychczy. W klubie wielu młodych, utalentowanych zawodników, no i paru tutaj dziś występuje. Na razie Manchester, Kazimierz Dejna, znakomicie wyłożona piłka na lewą stronę, strzelał.
Barry Silkman i piłka poza boiskiem. Manchester City w pierwszej połowie no nie zaprezentował się najlepiej. Raczej widać było, że kibice są rozczarowani, że te 30 parę, blisko 40 tysięcy przybyło, aby widzieć wielki futbol. Wielkiego futbolu nie oglądaliśmy, chociaż pierwsze 10 minut to dobra gra warszawskiej Legii pod wodzą właśnie Kazimierza Dejny. No i ta wspaniała, znakomita bramka. Legia w tej chwili w ataku, prawa strona, Marek Kusto, trener Brychczy zrobił parę zmian. Mamy na boisku Stefana Majewskiego i wspomnianego Sikorskiego. Teraz lewa strona, Spalony i Janusz Eckstein prowadzący ten mecz. Gwizdże zatrzymując grę. Rozpoczyna drużyna Manchesteru, Jugosłowianin Dragan Stefanowicz, występujący pierwszy sezon w tym klubie. Warto tu jeszcze powiedzieć, że Malcolm Allison, któremu poświęciłem parę takich przykrych zdań, no rozstał się z wieloma reprezentantami Anglii i Szkocji, odszedł do Evertonu Brian Keith, Peter Barz i Terry Owen do West Bromwich, Asa Harford do Nottingham Forest i Dave Watson do Werderu Brema. A więc pięciu kluczowych zawodników rozstało się z klubem. Przyszli młodzi, którzy jak Państwo widzą, no nie bardzo sobie radzą. Oto właśnie ławka, a ten pan to jest Tony Book, były reprezentant Anglii, kiedyś piłkarz roku w Anglii, ten palący chyba papierosa. I grał w tych pamiętnych meczach Górnika z Manchesterem City. Joe Corrigan, który interweniował również. I jeszcze jest jeden piłkarz, numer 3, Willie Donaghy. Reszta młodzi, których ściągnął za sobą, tak to określają dziennikarze angielscy, za sobą Malcolm Allison, ale to na razie melodia przyszłości. Jeden z nich podawał tam z prawej strony. To był chyba Michael Robinson. Legia, przypomnę, nadal 1-0, ponad 10 minut gry w drugiej połowie i Manchester City gra już w tej chwili razem z Kazimierzem Dejną, którego sylwetkę pokazywaliśmy Państwu wcześniej. Teraz z prawej strony Donaghiego Foucher, Paul Foucher, Steve Dalej, oznaczony numerem 7. Nike Rick, rzut rożny dla Manchesteru. No trzeba przyznać, że w tej drugiej połowie Manchester City często jest w okolicach pola karnego Legii. Do przerwy jeden strzał właściwie za linii pola karnego i parę takich niemrawych sytuacji. W okolicach pola karnego teraz już znacznie więcej jest tych piłek, z którymi ma okazję zapoznać się bramkarz Legii Krzysztof Sobieski. Długie podanie na prawą stronę. Stefanowicz, Baran sam na sam i obok. A przekazanie piłki w lewo byłoby po wszystkim, jako że tam Krzysztof Adamczyk czekał tylko i puknąłby tę piłkę do pustej bramki. Baran zaryzykował, wyszedł Corrigan, skrócił kąt, ładnie się rzucił i piłka poza boiskiem. Powtórce widać to jak na dłoni, a w drużynie Manchesteru będziemy mieli zmianę. Zejdzie z boiska Barry Silkman, oznaczony numerem 12. Jego miejsce zajmie Tony Henry. Rzut rożny, przypominam, dla warszawskiej Legii. Prawa strona, Marek Kusto, pod polem karnym Dejna, ale oczywiście w barwach Manchesteru. Także będzie zmiana w drużynie warszawskiej Legii, zawodnik oznaczony numerem 15. A z boiska schodzi chyba Adam Topolski. Trener Brychczy, przed chwilą widzieliśmy Władysława Stachurskiego. Trener Brychczy, więc daje szansę dzisiaj zawodnikom
właściwie z całej ławki rezerwowej. I teraz oto właśnie Lucjan Brychcy, po lewej stronie Władysław Stachurski, Jan Pieszko, doktor Soroczko, a więc postacie, które związane są od lat z barwami CWKS Legia. Numer 15 to jest Bogusław Oblewski, jeden z młodszych, utalentowanych piłkarzy. Sporo więc tych zmian w drużynie warszawskiej. A wynik nadal 1-0 i po 15 minutach drugiej połowy, a więc po 60 minutach gry, bramka Kazimierza Dejny. Jedyna bramka Kusto. Środek boiska, Donaki. Robinson tam główkuje, to ten środkowy z oznaczony numerem 9, Legia z głębi pola teraz rozpoczyna akcję, po lewej stronie jest Krzysztof Adamczyk, Adamczyk do środka, ładne przekazanie piłki. Prawa strona, Kusto z tyłu, Oblewski, Sikorski, piłka poza boiskiem, atakował tam Donaki, wrzucają piłkarze warszawscy. Kusto, Oblewski przed polem karnym niepilnowany, ale nie mogą go dostrzec na razie legioniści. Teraz Janusz Baran tam próbuje przerzucić tę piłkę dobrze koło chorągiewki po ziemi, dośrodkowanie i pogubił się Stefanowicz. Jeszcze szansa ponad bramką. Dobra akcja Legii, strzelał zawodnik oznaczony numerem 12, Milewski, obrońca, który zmienił kontuzjowanego Stanisława Sobczyńskiego. No, gra wyraźnie w drugiej połowie poprawiła się, więcej jest tych akcji, więcej sytuacji w okolicach pola karnego, chociaż bramkarze specjalnie nie ubrudzili swych strojów. Ransom, prawy obrońca Manchester City, z szóstką próbujący robić grę Colin Will John, ale nie robił to w jakiś imponujący sposób w pierwszej połowie. W ogóle Manchester City, co jest ciekawe, w pierwszej połowie nie miał żadnego zawodnika, który by nadawał jakiś ton tej drużynie. Mam na myśli tutaj drugą linię i stąd dla wszystkich niewątpliwie miłośników futbolu w Anglii, bo oni mają w tej chwili zmartwienie, jako że Dejna gra w ich barwach. No jest niezrozumiałe, dlaczego mając takiego zawodnika wysokiej klasy, jakim jest Kazimierz Dejna, Malcolm Alisson nie wystawia go do drużyny. No ale skoro pozbył się pięciu kluczowych, wyśmienitych piłkarzy, wspomniałem o Burnsie, o Owenie, o Asie Hartfordzie, o Brianie Kidzie, to dlaczego miałby, prawda, do rezerwy nie przekazać Kazimierza Dejne. Jego to sprawa. Na razie Manchester City, przypominam, nie wygrał żadnego spotkania na wyjeździe. Jeden mecz u siebie zaledwie w 7 kolejkach Ligi Angielskiej i ma zdecydowane, jeśli tak to można określić, ostatnie miejsce w tabeli. Dejna spalony. Krzysztof Sobieski i nadal 1-0 dla Legii. No ładnie by to wyglądało, jakby Dejna strzelił jedną bramkę do przerwy dla Legii, a po przerwie dla Manchesteru City. Może się to uda, na razie 17 minut gry. Po przerwie gry, przypominam jeszcze raz, dużo lepszej niż w pierwszej części, a więc wszyscy ci Państwo, którzy spóźnili się po pracy i w ostatniej chwili wpadli do domu, włączyli telewizory, niech nie żałują, bo nic w pierwszej połowie takiego wielkiego się nie działo. Paweł Janas, ostra teraz. Ostre tempo legionistów, Sikorski, Kusto, Janas wraca do tyłu, Foucher, Oblewski, Janusz Baran, rzadko wykorzystany w pierwszej połowie. Marek Kusto mało widoczny. W drugiej połowie miał kilka takich przyspieszeń, zwłaszcza w pierwszych minutach gry. I Legia wrzuca blisko pola karnego Manchester City piłkę. Oblewski. Kusto.
Jeszcze Kusto Donek i tam zaraz będzie przy nim. A ciężka to sprawa, dobrze gra. Donaki, Willy Donaki pamięta na pewno te czasy, kiedy naprzeciwko miał wyśmienitych piłkarzy Górnika, Sołtysik, Lubański. On, Willy Donaki i Joe Corrigan to są zawodnicy, których pamiętamy z lat 60. i 70., kiedy to było kilka tych znakomitych pojedynków. Górnik Zabrze, Manchester City, Legia, cofa się Manchester, teraz Kazimierz Dejna, w środku jest Robinson, Dejna, jeden zwód, ślizgiem tam wchodzi młody obrońca Milewski z Legii i Dejna wrzucać będzie piłkę na wysokości pola karnego. Nie, to jest rzut wolny, krótko uderzona piłka, wysoki, niecelny strzał z lewej strony. Rida. 1-0 i nadal na trybunach śpiewy, okrzyki na cześć Kazimierza Dejny, który gra ostatni swój mecz na stadionie warszawskiej Legii. Tadeusz Cypka. Krzysztof Adamczyk. Utalentowany środkowy napastnik warszawskiej Legii. Reprezentant zespołu olimpijskiego. Rzut wolny dla Legii. Cypka. Adamczyk. Sikorski. Rick Daly. Bill John. Na prawo, ale na prawo nie ma nikogo. Na prawo nie ma nikogo i na lewo w drużynie Manchesteru też nie było nikogo. No więc przyglądając się grze drużyny Manchesteru, chyba dziennikarze angielscy, informując mnie w tym czasie, kiedy byłem na mistrzostwach drużynowych żużlowych świata, o zespole Manchesteru City, mieli rację, że jest w tej drużynie wielu młodych zawodników, ale jeśli chodzi o ich karierę sportową, to dopiero początek i dużo wody upłynie w Tamizie, kiedy staną się no, piłkarzami tej klasy, co ci, których Malcolm Allison, mówmy szczerze, odsprzedał za grube tysiące, miliony funtów do innych zespołów angielskiej pierwszej ligi. Janas. Milewski, Baran, Legia na połowie Manchesteru, do środka, do Kusty, Foucher, Kusto, Adamczyk, no naprawił własny błąd stoper drużyny Manchesteru, ten z piątką, blondyn, Foucher, Manchester, dalej, z numerem 7, przerzut na lewo, za mocny, Donaki do piłki nie doszedł, rozpocznie Legia z własnej połowy, Milewski. Trzeba przyznać, że wszyscy ci młodzi piłkarze Legii, których wystawił trener Lucjan Brychtrzy, ruszają się żwawo po boisku. Widać, że nie oszczędzają się, pracują, dużo gry bez piłki. No umiejętności jeszcze takie znów nie nadzwyczajne, ale serce do walki ogromne. Tadeusz Cypka. No, Oblewski obok. Z numerem 14, przypomnę, gra w drużynie Manchesteru, Henry. Foucher. Wspaniała atmosfera na stadionie, bez przerwy, doping, śpiewy. I piękne widowisko w drugiej części meczu. Janas i Dejna. Sobieski. Sikorski. Wrzuca Manchester na środku boiska. Cofnęła się Legia teraz. Cały zespół na własnej połowie. W przodzie próbujący absorbować stoperów środkowych Marek Kusto. Oto on.
Na prawo, piękna akcja i chyba bramka rekordowa w ostatniej chwili. W ostatniej chwili wybił tę piłkę i kiedy wydawało się, że padnie gol ze strzału Witolda Sikorskiego, którego widzą Państwo na ekranie, jednak bramkarz odbił końcami palców, rzut rożny dla Legii. Koniec. Manchester. Przejście przez środek boiska. Dejna. Dalej. Steve dalej. Blisko Dejna. No. Szansa na wyrównanie. Piłka poza boiskiem. Nie potrafił opanować tej piłki. Zawodnik Manchesteru. Rzut rożny. Powtórce widać, jak nie może sobie poradzić z piłką. Dejna. Zablokowany strzał piłkarza Manchesteru i na wysokości pola karnego Donaki, znów Dejna. Donaki, Dejna. Piękne podanie teraz w okolice linii. Strzał daleko obok bramki. A więc nie dziwimy się, dlaczego Manchester City do tej pory strzelił w 7 kolejkach Ligi Angielskiej tylko 4 bramki. No rzeczywiście. Słabo jest z tymi umiejętnościami. Janas. Tumiński z lewej strony, Tadeusz Cypka. Cypka, bardzo pracowity. I bramkarz Legii Krzysztof Sobieski. Po kontuzji wrócił już do pełnej formy. W meczach ligowych prezentuje wysoki poziom. I Janusz Baran. Sikorski obok. Baran. No, no, no. Oblewski. Sikorski. Piłka poza boiskiem. Strzał zablokowany przez nogę z któregoś z piłkarzy Manchester City. I rzut rożny dla gospodarzy. Rzut rożny, tam Marek Pusto szykuje się do rzutu rożnego. Jeszcze jedna zmiana w drużynie warszawskiej Legii, no ale już w tej chwili trudno powiedzieć, kto to jest. Rzut rożny. No, wyłożenie piłki, słupek obrońcy Stefanowicza i gol dla Legii. Sytuacja dosyć niespodziewana. Wydawało się, że ta piłka zostanie wyprowadzona przez piłkarzy Manchesteru. Nie, nie została wyprowadzona i tak właściwie Corrigan ze Stefanowiczem razem do spółki sprokurowali drugiego gola dla Legii i 2-0 prowadzą piłkarze warszawscy z mistrzem, byłym mistrzem Anglii i zdobywcą pucharu. Marek Pusto, ale w tej akcji brali udział młodzi piłkarze Legii, chociaż tym zawodnikiem, który ostatni oddawał strzał na bramkę Manchesteru City, był Marek Pusto. Legia w ataku, bardzo dobra akcja, znów tam na prawej stronie, wspaniały strzał obok górnego rogu. A więc proszę Państwa, zawodnikiem oznaczonym numerem 14 jest Marek Komosa. Ja dlatego się zawahałem, bo już mamy jedną czternastkę Witolda Sikorskiego i jeszcze jest jedna czternastka Marek Komosa. No i bądź tu mądry. Wprawdzie w protokole tym zapowiadającym numery zawodników rezerwowych Komosa ma 17, no ale właściwie co to Państwa interesuje. Kilka zmian.
15 minut do zakończenia dobrej drugiej połowy meczu. Manchester City Legia 2-0 prowadzi zespół warszawski. Oczywiście bramkę zapisujemy na konto Marka Kusty. Sikorski, Tumiński, Krzysztof Adamczyk, Foucher, piłka poza boiskiem, wrzucają legioniści, którzy zdobywają z minuty na minutę coraz większą przewagę. Tak tablica potwierdza moją informację. Druga bramka, Marek Kusto, na razie Krzysztof Adamczyk i Foucher. Większą ilością zawodników w tej chwili atakuje Legia. 5-6 zawsze w każdej akcji zaczepnej. Cypka, Kusto, wraca Kusto, nie dał rady, Robinson, prawa strona teraz, Manchester City atakuje, Steve dalej, na lewo, Robinson, blisko pole karne, Dejna i proszę Państwa, ślicznie wyłożona piłka, będzie bramka, nie, znakomicie wyłożona piłka na prawą stronę do bocznego obrońcy. I Ray Ransom nie potrafi w idealnej pozycji, kiedy Dejna wyłożył mu piłkę jak na talerzu, tak się to określa dziwnie, strzelić tego gola w 31 minucie gry drugiej połowy. A więc 2-0 dla Legii, szybkie akcje, sporo sytuacji pod polem karnym. No i ciekawa sprawa, Legia w drugiej połowie gra lepiej bez Dejny, a z kolei Manchester City lepiej gra z Dejną. Legia, Kusto, coraz gorętsza temperatura na widowni, Legia prawa strona, Milewski, wybicie piłki, Donaki tam interweniował, rzucają legioniści, wraca Dali. Milewski, Komosa na polu karnym, Sikorski, wrzucają legioniści, Milewski, Kusto, dalej przy nim, ręką odpycha piłka z Manchesteru, pan Eckstein nie gwiżdże, nie zatrzymuje gry. Rozpoczną niedaleko własnego pola karnego piłkarze Manchesteru. Dalej z numerem 7. Piłkarz, który miał być no, tym objawieniem w drużynie Manchesteru. Ma w tej chwili piłkę przy nodze. Ale jest jakiś taki dziwnie nieruchawy. Adamczyk. Reed. Will John. Reed nadal, Will John po prawej stronie. Donaki. Will John, to jest dalej. Pięknie w powietrzu pracował teraz Milewski. Zatrzymanie akcji. Komosa. Marek Komosa, przypominają sobie Państwo, prowadził na liście najlepszych strzelców drugiej ligi. Na razie jest Cypka. Komosa walczący. Idzie, wywalczy chyba tę piłkę. Wywalczy jeszcze. Kusto pomagał sobie jednak ręką. Piłkarz Legii i pan Eckstein zatrzymuje grę. Robinson. Foucher. Reid, wspaniały ślizg Oblewskiego, młodego obrońcy warszawskiej ligi, Legii, Dejna, rzut wolny dla Manchesteru, Kazimierz Dejna,
chyba przez mur. Tak jest, podanie tam na lewą stronę. Sobieski, pięść na prawo. Nie ma nikogo na lewej stronie drużyny Manchesteru. Henry. Robinson. Dana. Wybicie piłki na wysokości pola karnego. Wrzucać będzie Polak. Henry. Dana. Spalony i rozpoczyna drużyna warszawska. No, wydaje mi się, że po tym, co zaprezentowali piłkarze stołeczni w drugiej części spotkania, można z optymizmem patrzeć na drużynę warszawską. Mam na myśli rozgrywki ligowe, dobre tempo, przygotowanie kondycyjne nienaganne i wielu młodych piłkarzy, którzy z ogromną ochotą walczą. No, tak jak przed chwilą na przykład Krzysztof Sobieski, odważnie wychodząc do przodu. Kusto. Nikt nie kwapi się do ataku. Mam na myśli Manchester City. To jest Waldemar Tumiński. Jeszcze Kusto. Wszystko na połowie Legii. Paweł Janas. I uderzenie do Komosy. Piłka poza boiskiem. Wejście Willy Donaki. Aut tym razem dla Manchesteru, a do końca meczu mamy około 8 minut, nadal 2-0 dla warszawskiej Legii. No i nic nie wskazuje na to, żeby Manchester naraz błysnął jakimiś olśniewającymi fajerwerkami piłkarskimi. Dalej, Steve dalej, Foucher, strzał po ziemi, tak, pewnie wyłapany, pewnie przez Krzysztofa Sobieskiego. Janas. A doping na trybunach nie ustaje. Tumiński. Blisko Oblewski. Zmiana tempa, teraz wciągnięcie przeciwnika na własną połowę. Czekamy na długie podanie. To jest Paweł Janas, bardzo wysoka forma. Idzie tam cross na prawo, ale trochę za mocny. O, Kaziu, wróć. I tak przez całe 80 minut gry. Henry, blisko Marek Kusto, bardzo pracowity w tej drugiej połowie napastnik Legii. Sikorski. Kusto. Tumiński. Z lewej strony Oblewski. Krzysztof Adamczyk. Krzysztof Adamczyk, ładnie. No, ale Foucher na miejscu. Nie pospieszył tu z lewej strony Komosa. Stefanowicz. Dalej. Dalej i Kusto. Robinson, odbita piłka od Tumińskiego, zmienia kierunek, ale miała Legia szczęście obok. Rzut rożny dla Manchesteru. Ostatnie 5 minut, 2-0 dla Legii. Dana. Foucher, Janas, Legia teraz ma okazję, Manchester nie zdążył w porę wrócić, ale to już jest strata tempa. Z głębokiej defensywy przydałoby się długie uderzenie.
Janas, Tumiński. Jeszcze Waldemar Tumiński, Cypka, Oblewski. O, głową pusta bramka, bramkarz faulowany, Legia wykorzysta to czy też nie, pusta bramka. A więc Corrigan pod publiczkę zrobił taką robinsonadę głową. Bramka padła, Bogusław Oblewski, ale zaraz Państwo zobaczą, że chyba był faul na bramkarzu i gol nie będzie uznany. Tak mi się przynajmniej wydaje, jako że stworzyła się tam na środku grupa zawodników. Patrzę jeszcze poza tą scenę, którą Państwo macie na ekranie, to jest powtórzona akcja. O właśnie, teraz pójdzie długie podanie. Kozioł, bramkarz wybiega, no ale jeśli był faul, to ze strony własnego zawodnika. A tu właśnie tak pada gol, którego strzelcem jest Bogusław Oblewski. No, pan Eckstein blisko całego tego zajścia. Bramkarz Corrigan chciał się popisać, ale nie popisał się i on, i jego koledzy w liniach defensywnych. 2-0, piłka nie wędruje do środka, więc gol nie będzie uznany. Pan Eckstein pokazuje, o, że stąd będzie wybijana piłka. Joe Corrigan wraca do bramki i no, musi wrócić, jako że Manchester przyleciał bez rezerwowego bramkarza. Nie wiem, czy to względy oszczędnościowe, czy po prostu Manchester City nie ma rezerwowego bramkarza. Gol nieuznany, rozpoczynamy, proszę Państwa, ostatnie 2 minuty gry meczu na pożegnanie Kazimierza Dejny. Manchester City przegrywa na stadionie warszawskiej Legii. Robinson teraz atakuje Dejna. Dejna sam na sam z Sobieskim, no i proszę Państwa, gol! A więc jednak sprawdziło się to, co powiedziałem, że to by była piękna sprawa, gdyby Dejna strzelił bramkę i dla Legii, i dla swojego nowego klubu. Przykro tylko, że Kazimierz Dejna strzela te bramki, a jednak nie znajduje w oczach własnego trenera, obecnego Malcolma Alissona, uznania. Ale jak już powiedziałem, to jest kłopot obecnie działaczy Manchesteru City. Kazimierz Dejna strzelcem 2 bramek. Jedna przepiękna w 12 minucie pierwszej połowy. No i dla tych kibiców, którzy dopiero oglądają teraz spotkanie, powiem tylko, że pierwszy gol dla Legii był zupełnie podobny do tego, jaki Kazimierz Dejna uzyskał dla Manchesteru City, przy czym tylko pozycje się zmieniały. Tu było z prawej strony, a tam akurat lewą nogą wpakował tę piłkę do siatki, a więc 2-1, końcowe już fragmenty gry, dobrej gry w drugiej połowie, kiedy to i było tempo, i było sporo strzałów, wiele sytuacji niewykorzystanych dla jednej i dla drugiej drużyny. Słowem, no na pewno wszyscy ci, którzy w ilości blisko 40 tysięcy przybyli na stadion Legii, nie żałują tej wędrówki. Jeszcze jedna akcja, Krzysztof Adamczyk. Adamczyk i rzut rożny dla zespołu gospodarzy. Ostatnia chyba akcja w tym meczu. Legia. Pusto, zwód na prawą nogę, jeszcze jeden zwód nieudany, kontra Manchesteru, rusza teraz Robinson. Mike Robinson i wraca Pusto, zdając sobie doskonale sprawę, że on poknocił tę akcję w okolicach pola karnego Manchesteru. Jeszcze jedna akcja Manchesteru i już właściwie sędzia Eckstein powinien zakończyć spotkanie. Foucher, środek boiska, Manchester City, idzie tam Steve dalej, środek, prawa strona, Milewski interweniuje. Milewski jeszcze młody, bardzo dobry obrońca Legii,
kontra Legii. Lewa strona. Komosa, Sikorski, Adamczyk, Majewski z tyłu. Prawa strona. Kusto. Widząc, że bramkarz stoi przed bramką, próbował przelobować i to, proszę Państwa, wszystko chyba na stadionie warszawskiej Legii. Pożegnalny mecz Kazimierza Dejny w klubie, w którym występował przez 12 lat. Dobiega końca, jeszcze jego młodsi koledzy, następcy ruszają do boju. Trzeba przyznać, że w drugiej połowie Legia grała dobrze, prezentują rzetelny futbol, pełen werwy, ambicji, zaangażowania i wygrała zasłużenie z wielce renomowanym i sławnym przeciwnikiem 2-1. Przy czym jeszcze raz przypominam, dwie bramki w tym spotkaniu, w którym padły trzy gole, strzelił Kazimierz Dejna. Dziękuję Państwu za uwagę i żegnając Kazimierza Dejnę, żegnam się z Państwem. Proszę, studio w Warszawie. Jeszcze w tą stronę. Jeśli macie ochotę, to tamtej stronie. Panie Janku, tak. Jeszcze w tą stronę. Z tamtej strony kamery. Tu, Kaziu, nie. Wszystko jedno, jak? Tak? Chyba, bo trzeba dać się z tej strony jeszcze, bo nie mam dobrego filmu. Kurde, ale kto filma? Zaraz, panie Kaziu. Co ty chcesz? Jeszcze, żeby bardziej swoje prawo, żeby nawet dać jak mam. Dobra. Dobra. Janek, jeszcze bardziej... Jedziemy. Zmęczony, ale szczęśliwy po meczu, właściwie po dwóch meczach, Kazimierz Dejna. Panie Kazimierzu, była tak, uroczystość, potem pierwsza połowa gra w Legii, druga połowa gra w Manchesterze. Co panu utkwi najbardziej w pamięci? No, najbardziej utkwi mi w pamięci oczywiście dzisiejszy dzień, to znaczy moje pożegnanie. A pierwsza część. Tak, pierwsza część w barwach Legii. 12 lat tutaj grałem, prawda, na Ziemkowski dla drużyny. I to na pewno najbardziej utkwi mi w pamięci. Tak, był pan bardzo wzruszony. Przyglądałem się na tych zbliżeniach kamery. Ernest Pol, Roman Bazan, wielu pańskich kolegów. No niestety tak. No jest mi bardzo przyjemnie, że właśnie ci piłkarze, którzy przede mną grali, mogłem ich podziwiać. Dzisiaj przyszli mi, prawda, też złożyć gratulacje czy podziękować, prawda, za grę. No niestety, taka kolej teraz już przyszła na mnie i też się musiałem rozstać. Są młodzi piłkarze zdolni, także ja ich będę oklaskiwał i oczekuję dobrej postawy. No właśnie chciałem pana zapytać. W drugiej połowie trener Lucjan Brychczy wprowadził do drużyny Legii wielu zawodników, których przyznam się szczerze, ja bliżej nie znałem. Co pan może o nich powiedzieć? No tak, ja oczywiście też tych zawodników nie znałem, dzisiaj dopiero widziałem na boisku już. No uważam, że to są ciekawi zawodnicy, w ogóle jako zespół Legia mi się podoba i uważam, że trener Brychczy chyba montuje dobry zespół i powinni osiągać sukcesy. Takie jak razem ze mną, tak? Razem ze mną i może i nawet lepsze. Tego im z całego serca życzę. Tak. Panie Kazimierzu, w której połówce Kazimierz Dejna był lepszy? W Legii czy w Manchester City? No, moja opinia jest taka, że chyba w Legii. Po prostu, bo jednak z wieloma kolegami grałem, prawda, rozumieliśmy się. No i to są zawodnicy przede wszystkim, uważam, myślący. A słyszał pan, tak, a słyszał pan te wiwaty na trybunach i to Kaziu, wróć do Legii, wróć. No oczywiście, że słyszałem, jest to bardzo przyjemne, że właśnie tak kibice, prawda, jeszcze pamiętają.
No ale niestety, wiek, prawda, i jakieś inne sprawy nie pozwalają na to, żeby jednak kontynuować jeszcze tej kariery. Tak, ale wróci pan do Legii. No oczywiście, że wrócę, bo uważam, że innego klubu w tej chwili nie ma. Tu się, prawda, można powiedzieć, wychowałem. Te najlepsze lata spędziłem, największe sukcesy i trudno po prostu jakoś się rozstać z tym klubem. Tak, przepraszam bardzo, to angielski strój, tak? Krój właściwie. Tak. Proszę pana, jeszcze dwa słowa. W tej chwili widzieliśmy pana w drugiej połowie, w nowym otoczeniu, wielu też młodych zawodników. No różnie to bywa. Czy aktualnie, w tej chwili jest pan zadowolony, powiedzmy, z tej atmosfery, jaka panu towarzyszy w drużynie? Mam na myśli drużynę, nie tych ludzi, którzy są poza drużyną, a więc trener, menedżer i tak dalej. Chodzi o kolegów z boiska. No ja uważam, że koledzy są bardzo fajni, także nie ma żadnych problemów. No i jeżeli chodzi o w ogóle o sukcesy, to mi się wydaje, że nie będzie za dużych, bo zespół, trzon zespołu odszedł, bardzo dobrzy zawodnicy, przyszli nowi, młodzi, niedoświadczeni, prawda, juniorzy z drugich lig. Także zresztą dzisiaj było widać nawet, że Legia, prawda, odniosła zwycięstwo i uważam, że mogła zasłużenie wygrać w większym stosunku, aniżeli, prawda, 2-1. Tak. Panie Kazimierzu, no co, przychodzi nam się pożegnać, to znaczy pożegnać. Chcemy panu powiedzieć do widzenia po prostu. Goodbye, prawda, do widzenia i zawsze będziemy pana tutaj mile, że tak powiem, gościli na stadionie warszawskiej Legii. Tym bardziej, że chcę panu przypomnieć, że rozegrał pan w tej drużynie 498 spotkań. Jeszcze te dwa by się przydały. No, to powinien mi doliczyć. Dzisiaj połowę i w Manchester City. Tak. Aha, w ten sposób 500. Bardzo serdecznie dziękujemy. Życzymy sukcesów na Wyspach. No i drogi Kazimierzu, wracaj jak najszybciej do kraju. Dziękuję bardzo. Ja również życzę wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim Legii i naszej reprezentacji, żeby w najbliższych meczach osiągnęła duże sukcesy. A już mogę teraz powiedzieć, że na mecz Polska-Holandia sam wybieram się kibicować naszym chłopcom. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia w Rotterdamie. Do widzenia.